czystym sumieniem przystępuję do naszych zdjęć, bo ze świadomością po prostu, że naprawdę niczego nie koloryzujemy, niczego nie udajemy. Staramy się pokazać to, jak to było, co dzisiaj oczywiście brzmi jak horror. To niebywałe naprawdę. Ten grudzień 70 roku to jest po prostu coś, co wydaje mi się, że dzisiejszemu po prostu obywatelowi Polski się nie mieści w głowie. ’18 rok. Po I wojnie światowej Polska jest wolna i niepodległa, ale zaledwie przez 21 lat. 1 września 1939 roku pierwszy uderza Hitler, 17 dni później Stalin. Po 5-letniej wojnie po Polskę ponownie sięga Stalin. Wojenni sojusznicy, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Anglia i Stany Zjednoczone podczas konferencji w Jałcie i Poczdamie godzą się na żądania Stalina, który prócz Polski wciąga w orbitę zależności wojskowej i politycznej całą Europę Środkowo-Wschodnią. W 1945 roku powstaje blok państw socjalistycznych, niekiedy nazywany krajami demokracji ludowej, a w nim PRL, Polska Rzeczpospolita Ludowa. Polska staje się gospodarczo i politycznie zależna od Moskwy. Ideologia ta, wbrew temu, co było zapisane w teorii, lekceważyła podmiotowość człowieka na korzyść tak zwanej dyktatury proletariatu lub też zbiorowej mądrości partii komunistycznej, co miało swoje fatalne skutki i zakończyło się klęską tego systemu, że był to od początku do końca system utopijny. Utopię tę próbowano na siłę wprowadzić w życie z wiadomymi skutkami. Po okresie stalinowskiego terroru i po śmierci dyktatora po raz pierwszy dochodzi w Polsce do społecznego wybuchu. W proteście przeciwko nędzy i braku perspektyw buntują się robotnicy Poznania. Uliczne demonstracje krwawo tłumi wojsko, milicja i służba bezpieczeństwa. Po kilku miesiącach w październiku 1956 roku na czele rządzącej komunistycznej partii staje Władysław Gomułka, twardogłowy komunista, który wówczas zdaje się być reformatorem. Szybko mijają złudzenia o poluzowaniu socjalistycznego kagańca. Gomułka, zwolennik drastycznych oszczędności i siermiężnego stylu życia, czyni z Polski kraj szary, w którym ludzie żyją i pracują, ale bez nadziei i perspektyw. Codzienność to walka o przetrwanie, kolejki pod sklepami z żywnością, marzenia o pralce, lodówce, telewizorze. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza panuje niepodzielnie. Swobodnie działa też Służba Bezpieczeństwa, dbając o to, by ludzie nie ośmielili się podnieść głów. Naród stracił swoją podmiotowość. Z czasem zaczął być bezwolny i bezradny. Przecież w latach 60., 50., 60. trudno mówić o jakiejkolwiek demokratycznej opozycji. W marcu 1968 roku na ulice Warszawy wychodzą studenci, a efektem walk frakcyjnych wewnątrz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej jest nagonka antysemicka. Studencki bunt zostaje zdławiony. Tysiące Polaków pochodzenia żydowskiego zmuszono do emigracji. Mijają niespełna 3 lata, 13 grudnia 1970 roku. Komunistyczna władza ogłasza drastyczną podwyżkę cen podstawowych artykułów żywnościowych. Młodzi ludzie nie rozumieją, że wtedy w całej Polsce, we wszystkich sklepach, dużych i małych, w Tatrach i nad Bałtykiem, ceny były takie same. Starsi ludzie do dziś pamiętają, że cukier kosztował 10,50, a masło 17,50, bo te ceny były we wszystkich sklepach przez kilkanaście lat niezmienne. Ceny zmieniały Państwowa Komisja Cen, a w praktyce biuro polityczne, najwyższe władze partyjno-państwowe. I to był czynnik decydujący. Ludzie już wcześniej żyli na styk i z trudem łączyli koniec z końcem, dożywali do pierwszego. Podniesienie cen o kilkanaście, kilkadziesiąt procent oznaczało, że będzie się żyło naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Arogancja władzy
i poczucie braku sprawiedliwości powodują narastające napięcie społeczne, które za chwilę przerodzi się w kolejny bunt. Ludzie słuchali, że równość, że sprawiedliwość społeczna, do tego media także przygotowywały czy przyzwyczajały. I nagle okazywało się, jaka tam równość. Dzisiaj wiemy, że taka orwellowska, na równych i równiejszych. Jaka sprawiedliwość społeczna dla właścicieli Polski Ludowej i tego tłumu, tego motłochu, jak pogardliwie mówiono, roboli. I to też był ten czynnik, który doprowadził do wybuchu. 14 grudnia 1970 roku na ulicę Gdańska wychodzą tysiące robotników ze stoczni imienia Lenina i innych zakładów produkcyjnych. Tak rozpoczęły się wypadki grudniowe, kolejny bunt społeczny, który zakończył się masakrą. Ja nie używam określenia masakra grudniowa, ponieważ używam go tylko i wyłącznie do Gdyni. W Gdańsku, Elblągu, Szczecinie mieliśmy do czynienia z walkami ulicznymi. Oczywiście one nie były równorzędne, ekwiwalentne, no bo naprzeciwko czołgów byli chłopcy z butelkami, z benzyną czy z kamieniami, naprzeciwko karabinów maszynowych właśnie jakieś kamienie, jakieś ciężkie przedmioty, ale były to walki, obustronna agresja, demolowanie, niszczenie, podpalanie. My do końca nie wiemy, co kto naprawdę zniszczył, co podpalił, co chuligani, co demonstranci, a co cywilni funkcjonariusze milicji czy służby bezpieczeństwa. Otóż w Gdyni mamy zupełnie inną sytuację i tej wiedzy w głębi kraju też nie ma, że przez pierwsze 3 dni w Gdyni nie wybito ani jednej szyby. Nie podpalono właściwie nic, nikomu się nic nie stało, nikt nie został pobity, tam poturbowany czy coś takiego. A Gdynia zapłaciła największą cenę. Dwa dni przed tragedią, we wtorek 15 grudnia, do zebranego przed prezydium tłumu protestujących wychodzi przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej Jan Mariański, prosząc zgromadzonych, aby wybrali delegację na rozmowy. Spontanicznie wyłoniona grupa podpisuje z władzami Gdyni porozumienie dotyczące spraw ekonomicznych. Jan Mariański uznaje ogłoszony przez robotników strajk za oficjalny i legalny. Wieczorem tego samego dnia organizuje się Główny Komitet Strajkowy dla miasta Gdyni, który obraduje w Zakładowym Domu Kultury Gdyńskiego Portu. Jednak przed północą komitet zostaje brutalnie spacyfikowany przez uzbrojoną w karabiny maszynowe i pałki milicję. Uczestników spotkania milicjanci i SB-cy brutalnie biją i wywożą do więzienia w Wejherowie. W środę wieczorem 16 grudnia wicepremier Stanisław Kociołek w telewizyjnym przemówieniu nawołuje ludzi, aby następnego dnia stawili się w swych miejscach pracy. Ci, co przerwali pracę, obiektywnie stworzyli warunki dla zajść ulicznych. Odpowiedź na pytanie, co uczynić, jest tylko jedna. Powrócić do normalnej pracy. Od jutra, od zaraz. W tym samym czasie, w nocy, do Gdyni przerzucone zostają znaczne siły wojskowe. W mieście rozlokowano jednostki całej dywizji zmechanizowanej, w tym wojska pancerne. Przy przystanku Gdynia-Stocznia urządzony został punkt blokadowy. Stanęły tam czołgi, transportery opancerzone, a nawet baterie artylerii, całkowicie blokując dojście do stoczni i portu. To właśnie z czołgów blokujących skrzyżowanie ulic Marchlewskiego i Polskiej żołnierze oddają pierwsze strzały. W środę, w przeddzień wydarzeń grudniowych, już w ciągu dnia przesuwały się, że tak powiem, część wojsk pancernych z Gdańska była przerzucona do Gdyni. Tak się złożyło, że mieliśmy akurat lekcję historii w Ogólniaku. I podczas lekcji historii rozległ się huk gąsienic czołgowych, huk silników. I nasza profesorka historii, pani profesorka Tafiasz, która była powstanką warszawską, powiedziała nam, że przerywamy tę lekcję historii. Wszyscy się rzucili do okien i powiedziała nam, patrzcie, tu macie historię na żywo. Akcja!
wrażenie tego dnia pozostaje na całe życie. Koło godziny 6 rano obudziliśmy się, ponieważ szczały były z portu. I no, wiedzieliśmy, że jest wojsko, może coś się tam dzieje, prawda? Ale człowiek stał, wyglądał przez okno. Tutaj żołnierze się nie ruszali. No ale za chwilę był telefon i ze szpitala. I proszę przyjeżdżać natychmiast, bo jest pełno zabitych i rannych. W czwartek, 17 grudnia 1970 roku, na przystanek kolejki Gdynia-Stocznia przybywają stoczniowcy i portowcy. O godzinie 6 rano do bezbronnego tłumu zostaje otwarty ogień z karabinów maszynowych. Strajki, protesty społeczne objęły 7 z 17 istniejących wówczas województw. Na szczęście tylko na Wybrzeżu strzelano do ludzi i tylko tam, na szczęście, jakby to makabrycznie nie brzmiało, były ofiary śmiertelne. Tam to oczywiście przybrało najbardziej okrutny, krwawy charakter, ale te gesty solidarności z Wybrzeżem, wiedza o tym, że na Wybrzeżu dzieje się coś, że mają miejsce wielkie strajki, wielkie bunty społeczne, była. Ta wiedza oczywiście brała się, jak to często w PRL bywało, także z polskojęzycznych czy nadających w języku polskim audycje radiowe zagranicznych stacji, przede wszystkim Radia Wolna Europa. Robotnicy, nie posiadając pełnej wiedzy na temat zamiarów władz i ruchów wojska, w odpowiedzi na apel rządzących, udają się w czwartek rano do pracy. Patrzę, ludzie, prawda, przede mną padają. Schyliłem się tylko, prawda, żeby pomóc mu wstać, bo nie wiedziałem, że on jest już zabity. W każdym razie twarzą do mnie, prawda, był. Ja złapałem jego za ubranie, ale on wyprostował nogi, a ja nie czułem swojej ręki, także tylko czułem dotyk prawej ręki. I ja chcę oddychać, ja nie mogę złapać powietrza, bo po prostu się dusiłem. W tym momencie most, kładka, prawda, zaczęła mi po prostu wirować na różne strony. Wiedziałem tylko, żeby nie miałem miejsca, żeby nadepnąć na twardy grunt. To chodziłem po ludziach, no i tak doczłapałem się do końca tutaj tego wiaduktu. Tam ktoś za tego wiaduktu wyleciał, złapał mnie i wtedy zemdlałem. Ci, którzy ocaleli, wynoszą spod kul ciężko rannych i prywatnymi samochodami oraz taksówkami odwożą ich do gdyńskich szpitali. Na pomoc oczekuje kilkadziesiąt osób. Zdesperowany tłum z miejsca zbrodni pochodami wyrusza szukać sprawiedliwości u władz miasta. Pochody bez przerwy są atakowane przez oddziały milicji, które wobec demonstrantów używają także broni palnej. Do ludzi milicjanci strzelają również z krążących nad miastem helikopterów. Pracowałam w przychodni i jednocześnie pracowałam w szpitalu. W tym dramatycznym dniu 17 grudnia miałam dyżur w izbie przyjęć jako internista dyżurny, lekarz dyżurny. Przyszłam wcześniej, bo zwykle zaczynaliśmy pracę o 7 i to co tam zobaczyłam przy wejściu do izby przyjęć, przy wejściu na schodach do szpitala, mało to, co się działo już przed wejściem na schody, do windy. Ja byłam tak oszołomiona, że mi się to nie wierzyło, że to jest możliwe, że to jest to, gdzie ja jestem. Leżeli, siedzieli, krzyczeli, umierali, konali. To było straszne. Mi się wydawało, że bomba, że coś się stało, szpital się zawalił. Ja nie wiedziałam, o co chodzi, bo była godzina 7, to było bardzo wcześnie. Czyli byli ci przywożeni od razu spod
I po drodze, bo to przecież część ludzi była nie tyle stratowanych, ile ludzie padali, uderzeni byli, jeden drugiego poszturchiwał, pchali się, uciekali, jeden do tyłu, drugi do przodu. Zrobił się taki zamęt przy wysiadaniu z kolejki elektrycznej. Przecież wiemy, że jak się idzie po schodach, to musisz widzieć, po czym ty idziesz. A jak ciebie tłum jeden napycha z tyłu, a drugi chce się cofnąć i ty jesteś zakleszczony, to, co się tam działo, to wcale nie było lepiej w szpitalu. To były setki ludzi. Tak jest. Setki zakrwawionych, zmasakrowanych, bo i ci, którzy pomagali, byli skrwawieni. Ten, który umierał, lała się krew całym korytarzem, schodami, bo to nasze wejście troszkę inaczej wyglądało niż teraz. Ono było węższe, mniejsze, izba przyjęć była mniejsza. To było po prostu straszne. Śliwa u Gujana. Słuchaj, Gujana, więc ta grupa już dochodzi do prezydium, dochodzi i tam trzeba coś zrobić, żeby kogoś poruszyć. Słuchaj, a ty coś mówiłeś o jakiejś drugiej grupie? Tak, pokazała się niewielka grupka młodzieży znowu, którzy niosą sztandar z napisem krew dzieci. Jest to pomazane chyba śminką albo czymś, tak podali mi. Dobra, zrozumiałem. Kasztan tu Gujana. Krew dzieci. Przywieziono nam młodego chłopca, chyba 17-letniego, do dzisiaj dnia pamiętam go. Nazywał się Sieradzan, który dostał postrzał w klatkę piersiową. Kula mu przeszła przez żołądek i aortę. Także krew lała się mu do żołądka i przy tym wymiotował krwią. Na stole był przygotowany i trafił od razu na stół operacyjny. I tutaj były warunki, bym powiedział, wojenne. Także każda sekunda jest ważna dla życia człowieka. Założyłem mu wenesekcję na obu kończynach dolnych i w ciągu dosłownie w bardzo krótkim czasie przetoczyłem mu 2 litry krwi. Niestety bez powodzenia, bo ten chłopak nam umarł też na stole operacyjnym. Dramatyczne starcia z milicją wciąż trwają. Od godziny 6 rano ulicami Gdyni przechodzą co najmniej 2 pochody. Ludzie niosą na rękach ciała zabitych. Zwłoki Zbyszka Godlewskiego tłum przenosi na drzwiach pod prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Pochody bez przerwy atakowane są gazami łzawiącymi i petardami, miotanymi zarówno z helikopterów, jak i przez blokujące ulice brygady ZOMO. W końcu pochód zostaje rozbity, a leżące na drzwiach ciało pozostaje przy ścianie budynku prezydium. Wchodzimy do prosektorium. Młodzi ludzie w kurtkach szarych, stoczniowych, na stołach i na ławach. Kolega, chirurg, popatrzył tam, jakie rany są, wiadomo, poszczałowe. Weszliśmy na salę operacyjną, prawie nie myliśmy się, bo dwaj chorzy leżeli już na sali gotowi do operacji, on na jednej sali, ja na drugiej. Chory z wieloma otworami w jamie brzusznej. Widać, że rany poszczałowe, więc to jest zagadka, jakie narządy będą uszkodzone. Tak jak puszka bez etykiety. Nie było czasu, otworzyłem i po prostu morze krwi się wylało. Ponad może litr. Chory prawie nie żył. Otwieram dalej i widzę, że jest tętnica nerkowa podszczelona. I musiałem natychmiast schwycić tą tętnicę uszkodzoną i zatamować krwotok. I zrobiłem to i usunąłem nerkę, później ześledziony krwotok tak samo. Minęła jeszcze jakaś chwila, ja już się biorę za jelita, a tam z drugiej sali wołają mnie, chodź. Bo tutaj jest druga nerka uszkodzona. Więc szybko pobiegłem na drugą salę, przebrałem się naturalnie i widzę też,
otwarty brzuch. Kolega, który był przede mną operatorem, pokazuje mi na nerkę, nerka płowa przeszczelona, pęcherzyk, wątroba, jelita. I znowu trzeba było usuwać te wszystkie rzeczy po kolei. Śliwa, zgłoś się tu, Gujana. Tak, zgłasza się. Słuchaj, tu mi podali, że tego trupa, co nieśli, to zostawili przy prezydium. Przekaż tam, że mają tego trupa sprzątnąć. Dobrze zrozumiałem. Kto jest przy prezydium? Kto jest przy prezydium? Niech poda mi sytuację szybko. Słuchaj, zwróć uwagę, jak tam wygląda, bo tam prawdopodobnie są sygnały, że ten trup leży przy prezydium sam. Dobrze, podam ci zaraz. Zgłasza się dla Altony. Słuchaj, tu przy prezydium słychać strzały z broni krótkiej. Przy prezydium słychać strzały z broni krótkiej. Słuchajcie, każdy co wodza, tutaj jest ten cały dzień upłynął strasznie. W pewnym momencie przywożą do izby przyjęć chłopaka. To właśnie był Wiesiu Kasprzycki. Ja wiedziałam, że już od doktora Kunerta, który miał dyżur w pogotowiu i go rozpoznał w tych lochach, tam gdzie był oczywiście torturowany, rozpoznał Wiesia. Ja go nie rozpoznałam, chociaż wiedziałam, że to jest syn pielęgniarki oddziałowej z urologii od doktora Kasztelana. Był siny. To była taka obita śliwka, krwawiący ze wszystkich możliwych miejsc, krwawiących z cewki moczowej, nie do rozpoznania. Sino spuchnięty, obrzęknięty, młody chłopak, 16-letni człowiek. Stłuczenie mózgu. Pęknięta nerka lewa. No i liczne urazy pałami. Ani tętna, ani ciśnienia, praktycznie biorąc takie, no, przed stanem agonalnym, właściwie agonalny stan. Na ulicach trwają polowania na młodzież urządzone przez milicję i SB. Jednym z zatrzymanych jest Wiesław Kasprzycki. W podziemiach Prezydium Miejskiej Rady Narodowej milicja urządza katownię. Spędzonych tam ludzi zomowcy biją pałkami i kopią. Wyrywają im włosy lub ścinają je myśliwskimi nożami i scyzorykami. Torturują ich, stosując metody, jakich używało gestapo wobec ludności polskiej podczas okupacji. Doktor Kunert, który jeździł tą karetką pogotowia, znał moją pielęgniarkę i tego syna. I widział, że on idzie przez tą ścieżkę zdrowia w urzędzie miasta, gdzie ludzie byli bici do nieprzytomności. Najlepszy dowód, że ten chłopak miał nie wstrząs mózgu, tylko stłuczenie. 16-letni Wiesław Kasprzycki został zatrzymany w drodze do szpitala, w którym pracowała jego matka. Uderzony rękojeścią pałki w tył głowy traci przytomność. Zomowcy wciągają go do gmachu prezydium i tam przez 8 godzin bestialsko katują. Kasprzycki Wiesław. Wskakuj na stół. Baliśmy się, że ci ubowcy przyjdą do szpitala i wyrwą mi tego chłopaka. Opróżniłem jedyną separatkę i zamknąłem ten pokój na klucz. I tam nikt nie wchodził. Mieliśmy te klucze, naturalnie personalia, tylko doglądaliśmy w ten sposób, żeby
nikt nie miał wpływu na jego stan, bo takich ludzi oni chcieli wykańczać do końca, bo to było świadectwo o ich zbrodni, można powiedzieć, bo to już nie było jakieś bicie, maltretowanie, tylko to była zbrodnia na żywym człowieku, niewinnym, który stał jako gap i przyglądał się temu, nie był w pochodzie, tylko zwijali po kolei, kto podpadł. W tej chwili po grudniu, którzy nie mają na lekarstwo. Są odsunięci na bok, nikt się nim nie przejmuje. Uważam, że też tak nie powinno być, bo widzi pan, nie mówię o filmie, ale są okazje, kiedy grudzień 70 roku jakoś jest wystawiany na piedestał. Jak komuś jest to potrzebne, jak jest rocznica, gdzie na mównicy się mówi, ach jak to pięknie. Nie, na co dzień tym ludziom trzeba pomóc. On, ja, tamten poradziliśmy sobie w taki czy w inny sposób. Natomiast są ludzie, którym trzeba pomóc. Tak, bo nie są sobie sami w stanie. Wie pan, ja rozumiem, że przepisy się pozmieniały, koniunktura się pozmieniała, ale ci ludzie zostali. Ci ludzie zostali. Nawet gdyby ktoś się pofatygował i przykazał, słuchaj, zajmij się sprawami grudnia, a nie tylko jak jest telewizja i hura bura i to jest potrzebne komuś. No nie o to tu chodzi. W czwartek w Warszawie w gabinecie Władysława Gomułki zbierają się członkowie ścisłego partyjnego kierownictwa państwa. Tracący kontakt z rzeczywistością Gomułka wyraża swoje pretensje do milicji, która, jak twierdzi, podobno strzela do ludzi ślepymi nabojami. Robotniczy protest nazywa politycznym zamachem na socjalizm, a zdesperowanych ludzi bandytami i chuliganami. Po telefonicznej rozmowie z radzieckim gęsekiem Breżniewem Gomułka zapowiada możliwość zwrócenia się z prośbą o radziecką interwencję w Polsce. Po tym wszystkim zostałem wezwany do dyrektora, no i siedział tam chyba jeden ze smutnych panów, zaczął mnie wypytywać o te postrzały, jak to jest, co ja uważam. Ja mu uważam, powiedziałem, proszę pana, postrzały zostały oddane w tył głowy do uciekających chłopców. To nie były żadne rykoszety, tylko oddane celowo, ażeby po prostu albo zranić, albo zabić. No niestety ci młodzi ludzie, chłopcy, to byli chłopcy, którzy mieli po 15-16 lat. No. I oni poginęli. I tak to trwało do rana. Poszliśmy do domu z takim niesmakiem pewnym, bo z rozgoryczeniem, bo jeszcze człowiek widział te patrole chodzące tych zomowców w trójkami uzbrojonymi w granaty, różne petardy. To budziło taki pewien lęk, co będzie dalej. Społeczeństwo było przestraszone, więc nikt nie przychodził, prawda, do szpitala. Później pojedyncze osoby dowiadywały się, no i czy ten żyje, czy nie żyje, czy był ranny, czy nie. Przecież wielu chorych, zranionych nie notowaliśmy, ponieważ się ci ludzie bali. Bo jak się zanotuje, no to wtedy jest ślad, że jest niebezpieczny, że został uszkodzony, że może żądać jakichś odszkodowań. Ale tak to, no to była dla nas, później jak żeśmy rozmawiali między sobą, między kolegami, no to była no, chwila bardzo trudna z punktu widzenia takiego moralnego. Tutaj się kładzie nacisk, żeby iść do pracy, ludzie idą chętnie i się strzela do nich jak do kaczek. Także to było bardzo przykre i niezrozumiałe dla nas zupełnie. To było podłe. Tu polowano na ludzi. Polowano także ze śmigłowców. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo to jest bardzo ważne, zmistyfikowane. W
Wszystkie te komisje badające przepytywały pilotów, śmigłowców. Nie ulega wątpliwości, że nie tylko w Gdyni, ale i wcześniej w Gdańsku rzucano ze śmigłowców petardy i gazy łzawiące. Natomiast jest kwestia, czy z nich również strzelano. Przepytano wszystkich pilotów i żaden nie potwierdził, żeby z prowadzonego przez niego helikoptera ktokolwiek strzelał. Powiem szczerze, gdybym 40 lat temu prowadził śmigłowiec, z którego ktoś bym strzelał, też bym zaprzeczał. Nie przyznałbym się do tego. I chyba nikt by się nie przyznał. Byłoby to bowiem przyznanie się do współudziału w morderstwie. W nocy z soboty na niedzielę na cmentarzu Witomińskim w Gdyni odbywają się taśmowe pogrzeby pomordowanych. Cmentarz jest obstawiony, uliczne latarnie pogaszone. Najbliższe rodziny ofiar służba bezpieczeństwa o północy wyciąga z domów. Przerażeni ludzie przy światłach latarek i w asyście funkcjonariuszy SB uczestniczą w koszmarnych ceremoniach pochówku. W niedzielę 20 grudnia w Warszawie obraduje plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, które wybiera nowego pierwszego sekretarza, Edwarda Gierka. Będzie sprawował władzę przez następne 10 lat, aż do sierpnia 1980 roku, kolejnego buntu społecznego w dramatycznej historii kraju. W potocznej pamięci hasło wolnych związków zawodowych kojarzy się ze strajkami z sierpnia 80 roku. I to oczywiście prawda, ale mało kto wie, że zarówno w Stoczni Gdańskiej w grudniu 70 roku, jak i szczególnie w Szczecinie i w Gdyni, gdzie powstał na kilkanaście godzin Główny Komitet Strajkowy Miasta Gdyni, w Szczecinie powstał Ogólnomiejski Komitet Strajkowy, który działał przez kilka dni, skupiał w szczytowym momencie około 120 zakładów. Na poczesnym miejscu były postulaty niezależnych związków zawodowych. W 1980 roku, 10 lat po tragicznych zajściach, robotnicy kolejny raz upomnieli się o swoje prawa. Fala strajków rozpoczęła się w lipcu na Lubelszczyźnie. Jednak partyjne władze zdołały opanować strajki lipcowe. Nie udało się to w sierpniu, gdy zastrajkowała Stocznia Gdańska imienia Lenina. Choć także w tym przypadku specjalna komisja rządowa usiłowała oszukać stoczniowców obietnicami rychłych podwyżek płac. Do strajkującej Stoczni Gdańskiej w ciągu niewielu dni dołączyło kilkaset zakładów pracy z Wybrzeża Gdańskiego i całego kraju. Protestujący domagali się nie tylko podwyżek. Po raz pierwszy upomniano się o wolność słowa, o więźniów politycznych, a także o samorządne, niezależne od władz państwowych związki zawodowe. 31 sierpnia komisja rządowa pod przewodnictwem wicepremiera Mieczysława Jagielskiego oraz Międzyzakładowy Komitet Strajkowy kierowany przez Lecha Wałęsę podpisali porozumienia gdańskie. Była w nich zawarta gwarancja powstania wolnych związków zawodowych. Był to kolejny, choć nie ostatni, krok na drodze do upadku komunizmu w Polsce. Procesu, który rozpoczął się na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Sierpień 80 roku nie mógłby się odbyć w takim kształcie, nie mogłoby dojść do wydarzeń sierpnia 80 roku bez doświadczenia grudnia, bez ofiary grudnia. Dowód na to jest prosty. W 70 roku robotnicy wyszli na ulicę i zapłacili za to daninę krwi, natomiast w roku 80 już tego błędu nie popełnili, pozostali w swoich zakładach pracy, bojąc się oczywiście pacyfikacji tych zakładów pracy, bo taka groźba istniała. Niemniej jednak nie wychodzili na ulicę, nie próbowali jakichś rozruchów, walk ulicznych czy też manifestacji. I tym sposobem udało się uniknąć rozlewu krwi w sierpniu. Mimo zmiany na szczytach władzy, natychmiast po grudniowej tragedii Służba Bezpieczeństwa przystąpiła do represji skierowanych wobec uczestników wydarzeń. W archiwach Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się stutomowy zapis tej akcji, noszącej kryptonim Jesień. O grudniu 1970 roku nie wolno było głośno mówić przez następne 10 lat, a każda próba uczczenia pamięci ofiar była przez Służbę Bezpieczeństwa torpedowana. Winni gdyńskiej tragedii nigdy nie zostali ukarani. Po przełomie ustrojowym w 1989 roku wielokrotnie próbowano osądzić odpowiedzialnych za grudniową zbrodnię na Wybrzeżu.
zmieniali się prokuratorzy, sędziowie i miejsca rozpraw. Po dzień dzisiejszy nie zapadł żaden wyrok, a procesy trwają już niemal 20 lat. Dla Gdyni w tej 80-paroletniej historii właśnie Czarny Czwartek w 70 roku to jest według mnie ta data najważniejsza. Nie tylko dlatego, że było tak tragicznie i krwawo, ale dlatego, że dla mieszkańców Gdyni to do dziś pozostał punkt odniesienia. To została niezabliźniona rana, ponieważ nie było walk ulicznych, nie było niszczenia, nie było podpalania, a było poczucie ogromnej krzywdy. I trzeba dodać jeszcze, oczywiście zabijanie ludzi jest najgorsze, nie będę tego tłumaczył, ale właśnie w Gdyni w największym stopniu władze sięgnęły także po tortury, po znęcanie się. W swojej książce monografii Grudnia z całą odpowiedzialnością za słowo historyka napisałem, że były to katownie przypominające Gestapo, NKWD i Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego z przełomu lat 40. i 50. w Polsce. Jestem gotów to powtórzyć i bronić tego. Nie ma tu żadnej przesady. Widzowie filmu będą mogli się naocznie przekonać. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali i celnie rzucali. Janek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli go Świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie drucha. Janek Wiśniewski padł. Huczą petardy, ścielą się gazy. Na robotników sypią się razy. Padają dzieci, starcy, kobiety. Janek Wiśniewski padł. Krwawy kociołek to kat Trójmiasta. Przez niego giną dzieci, niewiasty. Poczekaj, traniu, my cię dostaniem. Stoczniowcy Gdyni, stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Janek Wiśniewski padł. Za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski. Thank you.